Inwestycje drogowe należą do zadań priorytetowych naszej gminy. W tym roku planujemy wybudować 5 odcinków dróg na terenie naszej gminy o łącznej długości 1508 metrów. W miejscowościach Kościelec, to jest ulica Szkolna i ulica Kuranta, w Turach oraz w miejscowości Różków, ulica Sosnowa i ulica Słoneczna. Z uwagi na duże koszty inwestycji w Kościelcu w roku 2019 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tej inwestycji planowana jest budowa dróg o nawierzchni asfaltowej z miejscami parkingowymi, chodników dla pieszych oraz wjazdów. Zaprojektowano również odprowadzenie wód odpadowych z pasa jezdni. Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników wyznaczone zostaną również 2 oznakowane przejścia dla pieszych. Wybudowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, jak i specjalnie wyznaczonych miejsc postojowych dla autobusów szkolnych pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa w okolicy placówki szkolnej. Obecnie autobusy, nauczyciele oraz rodzice dowożący i odwożący uczniów wjeżdżali i wjeżdżają na teren szkoły, stwarzając zagrożenie związane z kolizjami lub potrąceniem uczniów śpieszących na zajęcia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej wybudowany zostanie chodnik umożliwiający łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do szkoły oraz okolicznych osiedli. W bieżącym roku na terenie gminy Kościelec planowana jest również przebudowa drogi powiatowej na odcinku Różków II Police Średnie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zjazdów na długości około 1300 metrów bieżących.